na publiczności nie zabrakło przyjaciół. Był też m.in. Krzysztof Gość, pani przyjaciel. I właśnie z nim rozmawiałem. Czy do niego, do kliniki przychodzą też na przykład osoby właśnie orientacji homoseksualnej i na przykład proszą o kobiece zabiegi? Mówi, że jak najbardziej. Możliwe. Ja tego nie wiem, jak to tam przychodzą, jak to tam jest. Ja się z nim przyjaźnię, bo to jest mój przyjaciel na życie. Także nie obserwuję jego kliniki. Ale wydaje mi się, że no wszystkich przyjmie. Kwestia pieniędzy i motywacji. To czy pani też do niego przychodzi po jakieś rady, może usługi? Tak, oczywiście. To jest mój kolega. Czasem mi to za darmo jakiś laser zrobi, ale to jest tak bolesne, że staram się nie przychodzić, bo on ma taką holistyczną klinikę, czyli to wszystko laserowo. Wszystko to tak wygląda, że jak zobaczyłam, jak wychodzą koleżanki, to tragedia lekka. Czyli jakiś, nie wiem, kwas na przykład, coś to absolutnie nie? Nie, że ja nie mam takiej cery do tego. Ja to muszę, nie, w ogóle mnie to nie interesuje, tego typu zabiegi, które on ma. Bo to są, długo trzeba to robić, często chodzić, ja mieszkam pod Warszawą, ale on ma fantastyczne narzędzia do tego. On ma chyba jedne z najlepszych w Polsce laserów. Czyli jeśli chodzi o te lasery, to jak najbardziej tak, tak? Tak, oczywiście, ja polecam w ogóle, bo to jest sztuka, które, to jest coś, co jest w ogóle nieinwazyjne. To nie są jakieś skalpele, tylko to jest nieskalpelowe. Po prostu taka jest to nieingerencyjne dbanie o urodę. No właśnie, bo wiele znanych osób na przykład korzysta z takich zabiegów, chociaż publicznie o tym się nie wypowiada, jakoś gdzieś się tego wstydzi po prostu. No ale to nie ma co tam o nich mówić, no. Nie będziemy sobie głowy hipokrytami zawracać, a ta sztuka też jest o hipokryzji. No właśnie, ale też tolerancji. I też tolerancji, tak.